Cześć, witajcie. Z tej strony Husiek, witam was w kolejnym odcinku SimCity. No i tak, dzisiaj pasowałoby mi się dostać jakoś, oczywiście torami, właśnie stąd, do składziku w porcie handlowym, znaczy w porcie. Otóż dlatego, że ostatnio chcieli połączenie i ulepszenie tego składu o kolejowy terminal towarowy. No i pasowałoby mi go jakoś gdzieś tutaj usytuować przy tym. Ale co za tym idzie, ja muszę wtedy przeciągnąć tą linię niemalże do tędy. I najbardziej mnie martwi to, że mamy tutaj hangar sterowca. Hangar sterowca. Ogólnie mówiliście tak, że Huśku, usuń wieżę W. Że lepiej będzie jednak bez tej wieży. Dobra, więc ją usunęliśmy. No co jest, czemu nie mogę tutaj dopostawić? Wiecie, o co chodzi? O. Może znaczy zrobimy tak? I tak. Ogólnie tak mówiliście, że Huśku powiększ strefę. Strefę tutaj przemysłową, ponieważ oni nie mają też miejsca na rozbudowę, więc okej, to też się tym teraz zajmiemy. Ja wiem, że poleci trochę budynków, no ale to bywa, cóż tam. Okej, mają strefę troszeczkę powiększoną. No i teraz się zastanawiam, kurczę, nad tym. Tutaj w zasadzie mamy tylko wydatki. Hangar sterowca. Pasażerów mamy 400 na dzień, to jest naprawdę niewiele. Więc nie wiem, czy się tego po prostu też nie pozbyć. I chyba tak zrobimy. Największy problem będzie później tutaj. Będziemy prawdopodobnie musieli przenieść to biuro. Kościół jak tam się ma? Też niewielu. A wydatki są za friko, więc w zasadzie na razie możemy też tą świątynię wykurzyć stąd. O, niech to szlak. Dobra, inwazja kosmitów. Znowu pewnie porwą, czuję już babcie. Haha, nie udało się. Pusty dom, frajerzy. O cholera, tu mamy szkołę jeszcze. Oh my god. Ta. Stąd pociągnęli. Ani tak, ani tak. Tutaj możemy sobie pociągnąć, na pewno. Ale co dalej? Co to jest w ogóle? Fuck! Posterunek policji. O, bywa z... Zajazd autobusów. Kuźwa. A jakbyśmy pociągnęli... Nie chcę nic mówić, ale chyba jesteśmy trochę w czarnej dupce.
po stronę policji, byśmy go wypieprzyli, to się zmieścimy. Dobra, po stronę policji też w takim razie gdzieś przeniesiemy. Nie mam pojęcia jeszcze gdzie, mam tu też apartament. Później pasowałoby nam się wbić tędy, tutaj, ale czy nam to na to pozwolą? Jak to będziemy kombinować? Jakoś. Dobra, trudno. Oh my god. Cholera, no. O. Co wypuścimy tak? Teraz pytałem, jak się tylko podłączyć tu? Zbyt blisko istniejącego skrzyżowania? Czyście powariowali? Jakiego skrzyżowania? Nie mówcie, że tego. Oh my god. Dobra, zaraz to podłączymy jakoś. Okej. Są mi tory. No chyba se ja robicie. Dobra. To jest zbyt blisko istniejącego skrzyżowania. Dobra, czyli tutaj już nie możemy się podłączyć. Okej. Więc robimy to w ten sposób. Trudno się mówi. No to teraz kolejna zabawa. Pytanie, czy jak tutaj pociągniemy, czy nam pociągnie tam do góry. Zobaczymy. Jest dobrze, dobrze, dobrze. Okej. Tory już mamy tutaj podprowadzone. Teraz musimy w takim razie postawić sobie ten terminal. Oh my god. Oh my fucking god. Nie ma miejsca. Ubezpieczenia. Wyrąbiemy stąd. Tych wysiedlimy. Sorry ludzie, ale naprawdę no... Chciałbym wam pomóc, ale niestety no Bene nie ma miejsca. Dopóki łaskawie nie powiększą tych miast, to będzie naprawdę katorga. No jest katorga z tym, że jednak te miasta są takie, a nie inne. Ty, no bez jaj. Myślę, że jeszcze tory muszę tutaj powiedzieć, bo już jeszcze rzeczko się wkurzę. Jeżeli to dupa i nie będzie działać. Bez ja raczej. Oj. Będę zły i to cholernie będę zły. Jej. Macie, proszę bardzo. O, udało się. Macie, towary macie już gdzie wysyłać. Teraz pasowałoby nam troszeczkę. Kurczę, zmodyfikować tu może to miejsce. To byśmy przesiedlili. Tylko nie ma miejsca na przemysł mamy. Chociaż przemysłu też dużo jakoś nie potrzeba, nie? To zrobimy tak. To wysiedlimy stąd w piżdziet. To też. I to. Stąd weźmiemy.
A to sobie podniesiemy. Tutaj mamy co? Niska wartość gruntu. Dokładnie. To są chyba drogi jeszcze niepoprawione, coś mi tak wydaje. Dokładnie. Aleja wysokiej i wysokiej. Proszę bardzo. I teraz tak. Tutaj. Koło ratusza. Aha, tu mamy straż pożarną jeszcze. Oh god. Tupne miejsce, żebyśmy sobie wybrali. Dobra, a jakbyśmy prawie się nie będziemy mogli pozbyć tej drogi. Stąd, nie? No, wiedziałem, kury. Po stronie jednostka straży pożarnej, cholera jasna, no. To nam się walnąć tutaj. Zbyt blisko istniejącego skrzyżowania i do widzenia. Jeszcze tutaj ewentualnie możemy też sobie pociągnąć. Okej, pociągliśmy sobie. Ogólnie pisaliście mi też, że na regionie jest lipa trochę, bo sporo osób nie gra, a zajmuje tylko miejsce. I prosiliście mnie, abym stworzył nowy region na 17 miast. Jeżeli będziecie chcieli oczywiście i chcecie taki region, żeby było jednak więcej tych miast, to napiszcie w komentarzu, ja postaram się wtedy taki region założyć, żebyśmy sobie mogli pograć. Wtedy czemu by nie, prawda? Okej. Dobra, jakoś tam tutaj to idzie, chociaż tego no miejsca jest bardzo, bardzo mało. I w zasadzie też popełniłem tutaj jeden błąd. Jednak miasto na styl siatki też nie jest złe. Wiadomo, jest tylko minus taki, że jak robimy miasto na styl siatki, to rozbudowa do ulicy, do poziomu alei jest troszeczkę trudniejsza. Ale czasami warto chyba poświęcić te kilka budynków i rozbudować miasto do alei, znaczy drogę do alei, niż właśnie gnieść się tutaj na takich łukach, tak jak ja teraz zrobiłem. I jest o wiele gorzej. Naprawdę jest o wiele gorzej. Bo w zasadzie, jak widzicie, to przykład tutaj, nie? No tutaj mamy ok, ale tutaj już sobie tej alei prawdopodobnie jako tako nie rozbudujemy, ponieważ braknie nam. Znaczy, miejsca nam nie braknie, ale równie dobrze sobie to po prostu zgnieciemy wszystko i będzie mniej miejsca. A tu patrzę, jaki jest korek. Kolejny minus, że nie możemy upgrade'ować dróg do właśnie do poziomu alei, żeby to nam samo poszerzało. To by było naprawdę fajne. Z tramwajem, tramwaj. Patrzcie, jak tutaj wszystko stoi. I już nie możemy nic kompletnie zrobić. I to by się przydała na przykład aleja. I dlatego też tak zrobimy. Poświęcimy kilka tych budynków. Ale walniemy tu aleję. Wysokiej gęstości od razu. Tu nam się dalej korkuje. I to zarąbiście. Jeszcze byśmy się tu wbili z aleją, to by było idealnie, ale niestety jednostka straży pożarnej nam to skutecznie utrudni. I jesteśmy w małej dupce. Chyba że tędy puścimy aleję od tego skrzyżowania, co? Ja wiem, że tam coś chcą, ale niech sobie co na razie. Park na pewno nam jeden poleci. No i patrzcie, jaka lipa. Skład handlowy tu gdzieś mamy, no pewnie.
to jest naprawdę porąbane w tym, że niszcząc drogę, my niszczymy też składzik handlowy. Przecież możemy zaraz podłączyć tą drogę. To jest lipa. No i nie zaupgrade'uję tego, ponieważ no szkoda mi tego składziku. Nie będziemy go stawiać na nowo, prawda? Tutaj możemy jeszcze walnąć drogę przez środek. Proszę bardzo. Co by wam się lepiej jeździło? Zawsze to jakieś rozładowanie ruchu. A. Chociaż w nocy widać, że jest jednak troszeczkę mniejszy ruch, normalka. Ta. A tu aleja stoi. Tu pusto. Jednak centrum bardziej oblegane. Ale to normalka, jak przed świętami. No i tu jest lipa. Przy ratuszu. O raju. O i problemy z wodą. Mhm. A my już tej wody naprawdę mamy niewiele, więc postawię może. Chyba będziemy musieli zacząć kupować wodę. Dobra, to cóż, być może to chyba na dzisiaj wszystko, ponieważ zastanawiam się jeszcze nad tym regionem. No zobaczmy ten region tutaj. Ostatnio grane 5 dni temu, 2 tygodnie temu, 3 tygodnie temu. 2 tygodnie temu. 4 dni temu, ktoś widzę tutaj gra. I 2 dni temu. Te dwie osoby jeszcze w miarę jakoś grały. Reszta raz, dwa, trzy, cztery miasta kompletnie zajmują nam tutaj miejsce i jest lipa. I mamy tych miasta potem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć miast. Ja myślę jednak, żeby stworzyć ten nowy region na miast 17. Tylko taka mała prośba do was. Jeżeli będziecie chcieli tutaj grać, to naprawdę przyjdźcie, zajmujcie miejsca wtedy. Ja utworzę region w przyszłym odcinku. Podam wam jeszcze raz namiary. Podam wam też namiary na moje konto Origin, żebyście mogli mi wysłać zaproszenie, żebyście mogli tutaj ze mną grać. Tylko od razu prośba do osób. Jeżeli nie macie zamiaru grać po 5 dniach, tygodniu, to żebyście ogólnie nie zajmowali tutaj miejsca wtedy bezsensownie, tylko po prostu osoby, które chcą tutaj grać, bo jak widzicie, ja na przykład teraz z tymi osobami kompletnie nie jestem w stanie czegoś nagrać. Chciałbym sobie tutaj te osoby zaprosić, ale niestety no ktoś, kto nie gra 3 tygodnie, no to bez sensu, żeby występował w odcinku, prawda? Jeżeli ktoś będzie aktywnie grał i tak dalej na tym mieście, to czemu by nie? A tak to niestety no troszeczkę by to było nie fair do osób, które by na przykład chciały zagrać, a nie mogą. Więc dobra, wiecie co, może jak już tutaj jestem, tutaj sobie zakończymy SimCity, wyjść do menu głównego, tak. Ok, graj i stworzymy teraz sobie nowy region. Ok, miast, żeby było jak najwięcej, czyli tych 17, tu mam 14, 14 czy 17 jest miast najwięcej, 16 chyba. 16 miast tutaj mamy. 11, 16. O, zaraz wracamy.
O raju, dobra, no i jesteśmy. I tak, dwie wieści. Oczywiście moja niezniszczalna sąsiadka jest w szpitalu znowu, bo przyszła to druga sąsiadka z boku, która też jest w sumie widać niezniszczalna. I mówi do mnie tak: Hubert, zeszedłbyś do piwnicy, zobaczył, czy nie ma gdzieś szczurów. Ja sobie myślę, no sorry, piwnica w bloku, to i szczury na pewno czasami są. No bo ja znalazłem dwa zdechnięte. Ja pierdolę. Dobra, ale wracając do SimCity. Bierzemy sobie region. Wiecie, ten Titan George. Mamy 16 miast, czyli 15 osób będzie mogło do mnie dołączyć. Nazwijmy sobie to Husiek Seria. Niech będzie Husiek Seria, pamiętajcie. Region publiczny. I okej, zajmiemy teraz sobie miasto. Wybiorę sobie najlepsze, bo mam pierwszeństwo. Heheszki. Dobra, tutaj mamy węgla w cholerę, wody mało, rudy i oleju nie ma. Dalej, rudy mamy, węgla jest trochę i oleju brak. Węgla, rudy mało. Dużo oleju i dużo wody. Wody sporo. Tu też na pewno wody sporo. A wody jest pod dostatkiem. Nie wiem, czy sobie właśnie wziąć ten, czy ten. Powodzenia tutaj życzę komuś. Woda by się przydała jednak. Widzicie, to z wodą są problemy. I zawsze możemy mieć jakiś port, prawda? Dobra, to ja zajmuję to miasto. Okej, dobra. To już zajęte miasteczko mam. Tak, teraz wybór do was należy. Widzimy się w przyszłym odcinku. Mam nadzieję, że do tego czasu już część z was weźmie ogólnie. Pozajmuję miasto. I tylko taka uwaga też do was: jak zajmiecie miasto, to poczekajcie na resztę miast, aż się też zajmą. Nie zaczynajcie od razu, tak żeby każdy miał mniej więcej podobny start. Dobra, to cóż, ja się z wami żegnam. Widzimy się w przyszłym odcinku SimCity. Nie zapomnijcie wysłać mi zaproszenia na Origin. Mój nick to Maciej Husiek 87, o ile dobrze pamiętam. A, ukryty. Okej, jestem zawsze ukryty. wysyłacie zaproszonko i możecie tutaj do mnie dołączyć. Husiek Seria nazywa się Region, jest publiczny, także no. Do zobaczenia, trzymajcie się, no i pa, pa.